was dnia 30 lipca 1992 roku przywróciła obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia. Należy ono do najważniejszych świąt państwowych w Polsce. Panie generale, dowódca uroczystości major Celiński melduje gotowość pododdziału Wojska Polskiego do obchodów Święta Wojska Polskiego. Poczet flagowy. Do podniesienia flagi państwowej. Marsz! Święta Wojska Polskiego, flagę państwową podnieść. Sierpnia to co roku bardzo ważny dzień. Dlatego, że to święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ale dla nas Polaków to również 101. rocznica Bitwy Warszawskiej. Święto wielkiego polskiego zwycięstwa, wielkości polskiego oręża i wielkości nas, narodu. Przy tej okazji pragnę nadmienić, że 23. Batalion Lekkiej Piechoty decyzją ministra obrony z dnia 20 maja 2021 roku przyjął i kultywuje tradycję oddziału partyzanckiego 34. Pułku Piechoty Armii Krajowej 9. Podlaskiej Dywizji Piechoty AK. Przyjął wyróżniającą nazwę Bialski oraz otrzymał imię patrona porucznika Roberta Domańskiego, pseudonim Florian i Jarach. Jednego z największych bohaterów podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie, kawalera Krzyża Srebrnego Orderu Militarii. Wojsko Polskie systematycznie rozwija i wzmacnia zdolność do przeciwdziałania się zagrożeniu. Czego naocznym przykładem jest chociażby formowanie nowych pododdziałów 18. Dywizji Zmechanizowanej. Na terenie naszego garnizonu od niedawna stacjonuje 3. Batalion Zmechanizowany 1. Warszawskiej Brygady Pancernej pod dowództwem pana pułkownika Marcina Zimnego.
który to stanowi istotne wzmocnienie wschodniego rejonu naszego kraju, z którym to mój pododdział ma za zadanie współdziałać i wspierać zgodnie z misją Wojsk Obrony Terytorialnej. Kończąc z tego miejsca, pragnę wszystkim żołnierzom, ich najbliższym, wszystkim pracownikom Wojska Polskiego wyrazić najszczerszą wdzięczność i chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia. Ostatnie miesiące pokazały, że także w czasie pokoju siły zbrojne odgrywają wielką rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa polskim obywatelom. Działania wojska okazały się nieocenione podczas pandemii COVID-19. Żołnierze współpracują z innymi służbami, zajmują się logistyką, wspierają akcję szczepień, opiekują się kombatantami. Są obecni również wszędzie tam, gdzie Polacy potrzebują pomocy w walce ze skutkami klęsk żywiołowych. W codziennej służbie nie zaniedbują także swojego powołania, jakim jest rozwój żołnierskiego profesjonalizmu. Biorą udział w ćwiczeniach i w misjach międzynarodowych. Święto Wojska Polskiego ustanowione zostało na pamiątkę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej ponad 100 lat temu. Dziś, w rocznicę, pokażmy publicznie, że pamiętamy o naszych bohaterskich przodkach i doceńmy wartość służby wojskowej. Z wyrazami szacunku, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Pododdziały, poczni! Na podstawie artykułu 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz artykułu 76 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra obrony narodowej niżej wymieniony żołnierz rezerwy mianowany zostaje na stopień podporucznika.
No jest mi niezmiernie miło, że po tylu latach wróciły wojska lądowe do garnizonu bielskiego. Zresztą garnizon ten w swojej historii ma zapisane to, że wojsko wracało, wychodziło i znowu wracało. Cieszę się, że niedawno po uroczystości inauguracji działalności batalionu zmobilizowanego w Białej Podlaskiej dzisiaj my, żołnierze 1. Warszawskiej Brygady, uczestniczymy pierwszy raz w święcie Wojska Polskiego na tej ziemi. Cieszę się również to, że sztandar 34. Pułku, który nosi nasza kompania honorowa, łączy nas z tradycjami z kolegami z 23. Lekkiego Batalionu Piechoty, którzy również kultywują tradycję 34. Pułku, ale Armii Krajowej. Serce się raduje, bo oto do miasta nad Krzną, na południowe Podlasie, wraca to, na co czekaliśmy bardzo długo. Wraca Polska z jej synami. Wraca polskie wojsko, żeby stać na straży naszych granic, ale i granic Unii Europejskiej. Tak jak 101 lat temu, w dniu Bitwy Warszawskiej, polski żołnierz chronił ojczyznę, ale chronił również cywilizowaną część świata. Prezydent miasta Biała Podlaska, pan Michał Litwiniuk, przygotował wystąpienie, które jako jego zastępca mam przyjemność państwu odczytać. Zwycięskie bitwy, które stają się symbolem niezłomności, miłości do ojczyzny oraz odwagi, wyznaczają najistotniejsze dla narodu daty. Nie inaczej jest z Bitwą Warszawską, której pamiątką jest dziś to niezwykle ważne święto Wojska Polskiego. Ciągłość istnienia sił zbrojnych jest tożsama z trwaniem państwa. W trudnej historii Polski miało to zawsze szczególny wymiar. To dlatego tak istotny w życiu białskiej społeczności był stacjonujący w naszym mieście przed wojną 34. Pułk Piechoty. Jego żołnierze nie tylko dawali poczucie bezpieczeństwa, ale odegrali wyjątkową rolę integrującą lokalną społeczność. Ideały wojskowe widoczne na sztandarach to wartości, którym żołnierze służą bez względu na okoliczności. To Bóg, symbol najwyższej opieki i wszelkich wartości oraz wyznaczający cnoty. Honor wymagający duchowej niezłomności oraz ojczyzna, rdzeń, początek i cel wszelkich działań jej obrońców i obywateli. W czasie, gdy wojsko znów tak realnie staje się obecne w Białej Podlaskiej, dzięki powstającemu garnizonowi 18. Dywizji Zmechanizowanej, mamy wszelkie powody do dumy, że jednoczy nas tu Święto Sił Zbrojnych. W 2020 roku podpisałem akt notarialny z wojewodą lubelskim w sprawie zwrotu darowizny w postaci działek o łącznej powierzchni blisko 330 hektarów. Następstwem tego było historyczne przekazanie tych terenów, które odbyło się 4 marca 2020 roku wspólnie z przedstawicielami Agencji Mienia Wojskowego, Rejonowego Zarządu Infrastruktury oraz przedstawicielem wojewody lubelskiego.